Fundacja Carpe Diem od 2009 roku organizuje meeting na rzecz walki z rakiem piersi i rakiem szyjki macicy. W tym roku spotykamy się po raz 11 w nieco innych okolicznościach, ale za to z równie zacnymi gośćmi. Ze mną profesor doktor habilitowany Marek Zadrożny, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Witam panie profesorze serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że jest pan dzisiaj z nami, bo rak piersi i jego profilaktyka to sprawa naprawdę dużej wagi i chyba czas ten temat oswoić. Od kiedy słowo rak budzi w nas takie przerażenie? Praktycznie rzecz biorąc od zawsze, ponieważ sama nazwa tej choroby, czyli rak piersi, czyli kancer, pochodzi ze starożytnej Greki. A na przestrzeni historii, w różnych dziełach sztuki czy w różnych zapiskach możemy spotkać opisy nowotworu, różnego rodzaju nowotworów, nie tylko raka piersi. No, takim ciekawym przykładem może być piękna rzeźba kobiety w Kaplicy Sykstyńskiej we Florencji, gdzie Michał Anioł oddał w sposób bardzo plastyczny jeden z najważniejszych objawów raka piersi, czyli takie delikatne wciągnięcie skóry piersi kobiety. Dlaczego jest tak, że tysiące Polek umiera na ten nowotwór? Bo to jest najczęstszy chyba nowotwór złośliwy właśnie u kobiet. Tak, już od wielu, wielu lat, właściwie od ponad 50 lat, rak piersi jest najczęstszym nowotworem w krajach tak zwanej cywilizacji zachodniej, do której my również należymy. I w ciągu ostatnich 30 lat obserwujemy stały wzrost zachorowalności na ten nowotwór. Poprawia się wykrywalność, poprawia się wyleczalność, niemniej jednak w związku z tym, że choruje coraz więcej kobiet, to od 30 lat mniej więcej każdego roku z powodu tej choroby umiera około 5000 Polek, mieszkanek naszego kraju. Można powiedzieć, że jest to choroba cywilizacyjna? Na pewno jest to choroba wybitnie cywilizacyjna, związana z rozwojem przemysłu, z rozwojem techniki, z zanieczyszczeniem środowiska. Jest to jak gdyby choroba cywilizacyjna krajów zachodnich, krajów strefy zachodniej. Największa zachorowalność to jest w krajach Beneluxu, Belgia. Również wysoka jest we Francji, w Wielkiej Brytanii, w krajach skandynawskich. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej i w Kanadzie. W Polsce zachorowalność jeszcze należy do średnich, ale niestety obserwujemy stały wzrost tej zachorowalności od około 30 lat. Czyli jakieś czynniki zachorowania, te główne czynniki, możemy, że tak powiem, wyznaczyć. Tak. Nie znamy takiej bezpośredniej jednej przyczyny powstawania tej choroby, podobnie jak w większości innych chorób nowotworowych, ale możemy określić czynniki sprzyjające, tak zwane czynniki ryzyka. Jest ich bardzo wiele. W przypadku raka piersi możemy je podzielić na czynniki środowiskowe, no bo mówimy, że jest to choroba cywilizacyjna, i czynniki genetyczne. Większe znaczenie jak do tej pory mają czynniki środowiskowe. To takie na przykład jak przede wszystkim płeć. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Czyli mężczyźni też mogą zachorować. Mężczyźni mogą zachorować na raka piersi. Kiedyś jeden rak piersi u mężczyzny notowaliśmy przy 100 rakach piersi u kobiet. Teraz to jest jeden rak u mężczyzny na 200 zachorowań u kobiet, a więc zdecydowanie rzadziej mężczyźni chorują na tę chorobę ze zrozumiałych względów. Oczywiście takim czynnikiem środowiskowym jest stan hormonalny. Od dawna wiadomo, że kobiety, które wcześniej miały pierwszą miesiączkę i okres tych cykli miesięcznych był bardzo długi, a więc menopauza była w późnym wieku, również te kobiety mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi. Czynniki zwyczajowe, a więc brak porodów bądź późno pierwszy poród. Jest to jeden z najważniejszych czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka piersi.
nasze babcie, prababcie rodziły bardzo wcześnie, rodziły kilkoro dzieci. Pierwszy poród to był 18-20 rok życia. W tej chwili pierwszy poród to jest po 30 roku życia. Tak zmieniły się nasze zwyczaje. I jest to również jeden z doskonale zbadanych czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zachorowania na raka piersi. Kiedyś, do niedawna przynajmniej, rak piersi kojarzony był z kobietami w takim okresie menopauzalnym, ale teraz już coraz częściej słyszymy o przypadkach, kiedy chorują kobiety młode. Dlaczego tak się dzieje? Mogą tu mieć znaczenie czynniki genetyczne, ale nadal ten szczyt zachorowalności, a więc 80% wszystkich zachorowań na raka piersi, przynajmniej w naszym kraju, to jest między 50 a 70 rokiem życia. Natomiast rzeczywiście odnotowujemy szybszy wzrost zachorowań u kobiet poniżej 45, poniżej 40 roku życia. To jest w tej chwili od 6 do 10%, w zależności jakim przedziale wiekowym robimy te badania statystyczne. U kobiet do 40 roku życia to jest 6% zachorowań na raka piersi w naszym kraju według ostatnich doniesień. Może mieć tutaj znaczenie czynnik genetyczny, bo uważa się, że w 10, nawet do 15% zachorowań na raka piersi przyczyną wystąpienia tej choroby jest różnego rodzaju mutacja genetyczna. Najbardziej znana taka to jest BRCA1, czyli Breast Cancer 1, mutacja, która powoduje zwiększone ryzyko, i to wielkie ryzyko zachorowania na raka piersi rzędu 60-80% u kobiet nosicielek tej mutacji, i nie tylko na raka piersi, ale również na raka jajnika. Często obserwujemy rodzinne zachorowania na raka piersi u kobiet, z nosicielek mutacji. I chyba z pokolenia na pokolenie tych rodzin jest więcej, tych kobiet jest więcej. Ale panie profesorze, załóżmy, że jestem młoda, w mojej rodzinie nikt nie chorował, zdrowo się odżywiam, dbam o siebie. Rak mi nie grozi, rak piersi. Prawda czy fałsz? No tak mówi co druga nasza pacjentka z rakiem. Czyli fałsz. To jest trochę prawdy w tym jest, bo prozdrowotne zachorowania, odpowiednie postępowanie na pewno zmniejsza to ryzyko z powodu tych czynników środowiskowych, a więc na przykład z powodu otyłości. Niemniej jednak musimy wiedzieć, że to jest choroba cywilizacyjna i ta genetyka to stanowi tylko, tak jak już wspomniałem, 10 do 15% przyczyn zachorowania na tę chorobę. Czyli może nas rak piersi zaatakować jednak w każdym wieku. No. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Tak, najlepiej gdybyśmy raka piersi i również wszelkie inne nowotwory potrafili wykryć w fazie bezobjawowej. Niemniej rak piersi ma dość istotne objawy, które kobieta może sobie sama wykryć w trakcie prostego badania, w trakcie badania palpacyjnego piersi. Z reguły to jest takie niewielkie zagęszczenie miąższu, niewielki guzek, który jest dość twardy, ale ma nie wiadomo, gdzie ma swoje granice. Czasami takimi ważnymi pierwszymi objawami raka piersi jest delikatne wciągnięcie skóry, które nie wiadomo dlaczego wystąpiło. Często pacjentki nasze wykrywają ten objaw w trakcie wycierania się po wyjściu spod natrysku. Innym takim objawem jest delikatne wciągnięcie brodawki sutkowej, która wcześniej nie była wciągnięta. Szczególnie ma to znaczenie, jeśli mamy trudności z odprowadzeniem tej brodawki. To są takie dwa objawy bardzo ważne, oprócz objawów w postaci rozwijającego się guzka. Inne objawy, takie jak stany zapalne skóry, objaw tak zwanej skórki pomarańczowej, czyli
podobny wygląd tej skóry, tak jak to jest w przypadku pomarańczy, czy powiększone węzły chłonne, są objawami późnego już raka piersi, zaawansowanego już raka piersi i na szczęście z tymi objawami spotykamy się coraz rzadziej. Ale też, ale również kobiety zdiagnozowane często mówią, nic nie czułam, nic mnie nie bolało, więc nic nie robiłam. To chyba jednak zły kierunek. Tak. No, oczywiście, no co robić, jeśli nie mamy żadnych objawów, żadnych dolegliwości. A wiemy, że jest to choroba, która występuje bardzo często, bo statystyki mówią, że może ona się rozwinąć nawet u co 12 Polki, które w roku 2000 urodziły się, czyli jest to bardzo częsta choroba. I atakuje bardzo podstępnie. Atakuje podstępnie, rozwija się podstępnie. Ten czas rozwoju jest bardzo różny w zależności od różnych postaci tej choroby. Może to trwać bardzo długo, może rozwijać się bardzo szybko. I bez jakichś dolegliwości bólowych? Bez żadnych dolegliwości bólowych. Nawet duże guzy wielkości 4-5 cm doskonale wyczuwalne praktycznie nie bolą. Jeśli nie ma domieszki stanu zapalnego, to są zmiany niebolesne, nie powodują niepokoju pacjentek. I tu chyba doszliśmy, panie profesorze, do sedna, czyli do profilaktyki. Tak jest. Rozwiązaniem jest wykrywanie tych zmian w fazie przedklinicznej, kiedy nie ma żadnych objawów. I dysponujemy już badaniami, które pozwalają nam w znakomity sposób wykryć, może nie wszystkie, ale większość przypadków raka piersi w jego wczesnej fazie. Te badania to jest przede wszystkim nowoczesna cyfrowa mammografia, takie programy badań przesiewowych, a więc badań obejmujących całe populacje kobiet między 50 a 70 rokiem życia, prowadzone już są w większości uprzemysłowionych krajów. Dlaczego między 50 a 70? Bo jak wspomniałem, to jest wtedy szczyt zachorowań. I dzięki tym programom mammograficznym prowadzonym co 2 lata, badania takie wykonywane jest co 2 lata, no osiągnęliśmy wielki postęp w wykrywaniu tego nowotworu w jego wczesnej fazie. Co z kobietami młodszymi? No dokładnie. No to badanie ultrasonograficzne, ponieważ badanie mammograficzne u kobiet młodych z różnych względów jest niewskazane, ze względu, że jest to jednak promieniowanie rentgenowskie, że efekt tego badania nie jest dobry ze względu na dużą gęstość miąższu u młodych kobiet, więc to jest niewydolne. Natomiast doskonale służy tutaj badanie ultrasonograficzne, więc nowoczesna ultrasonografia, która wydaje mi się, że z roku na rok jest badaniem doskonalszym. Ta ultrasonografia pozwala również wykrywać różnego rodzaju guzy piersi, nie tylko złośliwe, częściej łagodne, bo u młodych kobiet często spotykamy się również z łagodnymi schorzeniami miąższu piersi. No i oczywiście trzecia metoda to jest samo badanie, to jest najważniejsze, czyli... To możemy wykonywać w każdej chwili. W każdej chwili, ale nie róbmy tego bardzo często, tylko raz w miesiącu, mniej więcej w pierwszej fazie cyklu miesięcznego, badamy, najlepiej właśnie po wyjściu z kąpieli, palpacyjnie badamy sobie piersi właśnie pod kątem obecności jakichś stwardnień, zagęszczeń, jakichś właśnie dyskretnych zmian skóry czy wciągnięcia brodawki. Jest to bardzo ważne. Wiemy już, co dla kobiet młodszych, wiemy już, co dla kobiet starszych, żeby mieć pewność, że nie rozwija się w nich ten nowotwór. Ale co w momencie, kiedy młoda dziewczyna, co ona ma zrobić, jeśli w wywiadzie rodzinnym ma przypadek nowotworu piersi? No przede wszystkim nie można wpadać w panikę. I trzeba ten wywiad rodzinny poszerzyć, bo ważne jest, ile tych zachorowań było. Czy to było pojedyncze zachorowanie
u kobiety, ważne w jakim wieku było to zachorowanie, czy to było w okresie postmenopauzalnym, czy wczesnym. No, wspomniałem tutaj o genetycznych czynnikach i mniej więcej u 10% naszych pacjentek ten genetyczny czynnik możemy rozpoznać w postaci różnych mutacji. Wobec tego, jeśli mamy kilka zachorowań, trzy lub więcej, albo nawet dwa lub trzy, niekoniecznie to musi być tylko rak piersi, również spokrewniony z tym nowotwór, rak jajnika. Jeśli u kobiet w rodzinie były takie zachorowania, wówczas przechodzimy do tak zwanej grupy zwiększonego ryzyka zachorowania i musimy przeprowadzić badania w poradni genetycznej, a więc przeprowadzić najpierw bardzo dokładny wywiad rodzinny i wykonać badania w kierunku różnych mutacji, z których, no, ja, jak wspomniałem, najczęstsza w warunkach polskich to jest mutacja BRCA1, ale jest jeszcze kilka innych mutacji genetycznych, tak jak BRCA2, CHEK2 czy PALP. Jest tych mutacji coraz więcej wykrywanych. Jeśli jesteśmy nosicielkami takiej mutacji, musimy badać się częściej i dodatkowym badaniem, które w tych przypadkach ma niezwykle istotne znaczenie, to jest badanie rezonansem magnetycznym. Badanie doskonałe, badanie obrazowe i takie badanie powinno być wykonywane cykliczne. Samo badanie, ultrasonografia wtedy co pół roku i badanie, obrazowanie rezonansem magnetycznym co 12 miesięcy. W skrajnych przypadkach musimy zareagować i takie procedury już są wykonywane wcale nie tak rzadko. Czasami musimy zastosować profilaktykę hormonalną, a czasami profilaktykę chirurgiczną w postaci usunięcia, czyli amputacji, usunięcia miąższu obydwu piersi. Żeby nie kusić losu. Ryzyko zachorowania jest 60-80%. To bardzo duże. I, no, przykłady takich pacjentek, gdzie zachorowała mama, siostra mamy, czyli ciocia, i kuzynka, czyli córka cioci, no to wtedy decyzja taka, często bardzo ciężka decyzja do podjęcia dla młodej, zdrowej kobiety, ale takie decyzje są podejmowane przy rozpoznaniu właśnie tych mutacji genetycznych. Oczywiście taki zabieg powinien być wykonany z jednoczasową rekonstrukcją piersi. Rozwijają się różnego rodzaju techniki rekonstrukcyjne, ten efekt kosmetyczny możemy osiągnąć bardzo dobry. Ale oczywiście to jest jak gdyby jedna z metod postępowania. Załóżmy, że kobieta dowiaduje się, że ma raka piersi. Na jakie leczenie musi się przygotować? Leczenie raka piersi praktycznie, może nie w 100, ale w 95% jest leczeniem skojarzonym, które obejmuje metody leczenia miejscowego, a więc w obrębie piersi i okolicznych węzłów chłonnych, najczęściej węzłów chłonnych pachowych. I te metody leczenia miejscowego, czyli lokoregionalnego, to jest oczywiście chirurgia i ewentualnie radioterapia uzupełniająca, ale od razu uznajemy nowotwór złośliwy za chorobę ogólnoustrojową, a więc musimy przeprowadzić również leczenie systemowe, czyli chemioterapia, której najbardziej się boją nasze pacjentki, i hormonoterapia, która jest doskonałą metodą rozwiniętą w ciągu ostatnich 30 lat, która ma znaczenie prawie takie samo jak chemioterapia. Panie profesorze, czy każda zmiana to jest nowotwór złośliwy? Czy każda zmiana wymaga interwencji chirurgicznej? Nie, absolutnie, absolutnie nie. Szczególnie u młodych kobiet. Większość zmian to są zmiany łagodne. No, takim klasycznym przykładem są torbiele, których w ogóle nie musimy w większości wypadków operować. Prowadzimy tak zwane monitorowanie, wykonując badania ultrasonograficzne nie więcej co 6 miesięcy. W pewnych przypadkach należy taką wykrytą torbiel opróżnić pod kontrolą ultrasonografii, a więc
wprowadzić igłę, opróżnić płyn z torbieli i osad z tego płynu należy zbadać pod mikroskopem. Najczęściej na tym interwencja się kończy. Za 6 miesięcy wykonujemy kolejne badanie ultrasonograficzne. W wyjątkowych wypadkach, powiedziałbym to raz na 400 razy, zdarza się, że musimy wykonać niewielki, ograniczony zabieg operacyjny. Podobnie jest z innymi typowymi i często wykrywanymi guzkami łagodnymi u kobiet, tak zwanymi gruczolakowłókniakami. Też się okazało, że ryzyko przejścia takiego guzka w nowotwór złośliwy, a więc w raka, jest naprawdę znikome, niewielkie w ciągu wielu, wielu lat obserwacji. Te zmiany albo obserwujemy, albo usuwamy. W zależności od jak gdyby dynamiki klinicznej, jeśli zmiana się powiększa, jeśli jej struktura w kolejnych badaniach ultrasonograficznych się zmienia, wówczas takie zmiany usuwamy, ale możemy również, szczególnie w przypadkach tak zwanej gruczolakowłókniakowatości, kiedy tych guzków jest wiele, w obrębie miąższu piersi są one niewielkie, możemy je również zupełnie obserwować. Czy dzięki rozwojowi współczesnej medycyny, który cały czas biegnie wręcz do przodu, możemy mówić o raku piersi już nie tylko jako o chorobie przewlekłej, ale też wyleczalnej? Na szczęście tak, oczywiście. Postęp medycyny jest ogromny w tym wypadku. Ja mogę powiedzieć, przytoczyć dane statystyczne z naszego kraju, te, które ja znam w trakcie lat swojej pracy. W roku 1990 mieliśmy 8 tysięcy zachorowań i na 3 kobiety, które zachorowały na raka piersi, w ciągu 5 lat umierały 2. Przeżywała jedna z 3 kobiet. Minęło 30 lat, właściwie jedno pokolenie, i w tej chwili wskaźniki przeżyć 10-letnich w naszym kraju, według ostatnich badań, wskaźnik przeżyć to wynosi już 78,5%, czyli na 5 kobiet zachorowujących na raka piersi tylko jedna umiera w ciągu 10 lat. Także postęp jest kolosalny. To właśnie rozwój technik leczenia, rozwój chemioterapii, wprowadzanie zupełnie nowych metod. To jest postęp, wielki postęp chirurgii, wielki postęp radioterapii, również hormonoterapia, ale przede wszystkim wzrost świadomości społecznej i wczesne wykrycie, wprowadzenie tych przesiewowych badań mammograficznych, nawyku badania piersi, nawyku wykonywania sobie raz do roku badań ultrasonograficznych. Czyli podsumowując, panie profesorze, poprawia się dostęp do wszelkiego rodzaju nowoczesnych i skutecznych terapii, tak, dzięki którym oczywiście pacjentki mogą być leczone lepiej, tak, czasem szybciej, skuteczniej, bo są wyleczane. Ale to chyba my, kobiety, mamy największy wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowań. Oczywiście, oczywiście. To jest kwestia pewnych nawyków żywieniowych, nawyków. No i przede wszystkim kwestia badań profilaktycznych, częstych. Nie boimy się, bo wczesne wykrycie prawie zawsze prowadzi do wyleczenia. I rak to nie wyrok. Rak nie jest już wyrokiem, a perspektywy jeszcze bardziej skutecznego leczenia są, wydają się już bardzo bliskie. Tak, żeby nie dać jej szans, tej wstrętnej chorobie, trzeba po prostu badać się regularnie. Pamiętajcie o tym, drogie panie, drogie kobiety, drogie dziewczyny. Ślicznie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo.